Za 1 800 000 zł powstanie droga zlokalizowana na terenie osiedla przy ulicy Staniszewskiego. Ulica Zbigniewa Herberta to dzisiaj zwykła, gruntowa droga. Nowa nitka drogi z prawdziwego zdarzenia to w dużej mierze efekt wsparcia z Rządowego Funduszu Dróg. Dofinansowanie wyniosło około 2/3 wartości inwestycji. Prócz tej uliczki kolejne prace będą realizowane na Zielonej Górce. Jak poinformował ratusz, już rozstrzygnięto przetarg na tę inwestycję.